O proszeniu. Wydaje się, że modlitwa prośby wychodzi nam najlepiej, ale jestem sceptykiem. Owszem, umiemy prosić o zdrowie, o codzienny chleb, o wybór drogi życiowej, o dobrego męża, dobrą żonę, ale im bardziej zbliżamy się do wartości związanych bezpośrednio z Bogiem, tym słabiej proszenie nam wychodzi. Nie tylko dlatego, że tych próśb jest mało, choć tych o zdrowie bardzo dużo, ale dlatego, że jesteśmy pełni niedowierzania. Na przykład prosić o to, żebym się nawrócił, a może to jest może łatwiej w intencji drugiego człowieka, żeby coś zrozumiał, coś przeżył, inaczej popatrzył. Jak często mówimy o drugich, on już się nie zmieni. A tymczasem Pan Jezus mówi, że trzeba prosić uparcie i wytrwale. I tak jak ten sąsiad nie patrzy ani na taktowność, ani na to, czy będzie wysłuchany, tylko bije w te drzwi i mówi: daj mi, bo mam gości. Święte prawo gościnności, pomóż mi je zachować. Tak samo my też powinniśmy prosić bez takiego zastanawiania się, czy Pan Bóg mnie wysłucha, czy to jest realne. Owszem, jest ważna wola Boża, ale czasem to trzeba tak dobrze się zastanowić nad tym, czy my tę wolę Bożą dokładnie znamy. Mówią, że nie ma niewysłuchanych próśb. Owszem, nie ma niewysłuchanych próśb, ale nie każda jest po naszej myśli wysłuchana. Czasem Pan Bóg czegoś nie da, czasem da coś innego. Innym razem nie da od razu i mówimy: Pan Bóg nie słucha. Słucha. Tak jak matka słucha dziecka, chociaż prosi czasem o zapałki albo o nóż i wtedy nie dostaje, a innym razem o zabawkę i musi długo, długo się naprosić, zanim coś tam mama wyskrobie w portfelu i kupi. Ale Bogu sprawia przyjemność też to, że do Niego mówimy. Prośba jest wyrazem ufności i wiary w Bożą dobroć, że Pan Bóg nas słucha i że jest nam bliski, że się nami interesuje. Prośba jest wyrazem wiary we wszechmoc Boga. Ty możesz to uczynić. Dlatego nie lękajmy się prosić o rzeczy wielkie. Sam Pan Jezus nam podpowiada na koniec tej przypowieści: o ileż bardziej Ojciec mój da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Nie wstydźmy się zatem prosić o rzeczy ważne, wielkie i potężne, bo na pewno będziemy wysłuchani.